bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Za 6 tygodni będzie wiosna. Tak stwierdził amerykański świstak Phil. No ale my świstaków nie mamy, więc nam trudno jest orzec. Myślę, że już 15 marca ta wiosna powoli się powinna zbliżać. No ale to jeszcze ponad miesiąc. Więc przyjdzie nam czuć zimę. A ta zima jest wyjątkowa, jest zmienna, kapryśna, jest nieprzyjemna zarówno dla naszych oczu, nosów, czyli w ogóle dróg oddechowych, ale równie nieprzyjemna dla butów i samochodów. No, tak dużo soli to ja już dawno na ulicach miasta, powiatu i Mazowsza nie widziałem. Wystarczy przejechać kilkadziesiąt kilometrów i mamy szarą blachę, a to powoduje, jak wiemy, sól oczywiście, korozję. Czym prędzej trzeba myć? No ale ileż razy można myć samochód w tygodniu? No ja to o dylematach kierowców, o tych, którzy jeżdżą samochodami, a przecież my mieszkamy w Mińsku Mazowieckim, w powiecie mińskim, w okolicach, w regionie i nie wszyscy jeżdżą samochodami. Z butami jest oczywiście podobnie, tym bardziej, że jak chciałaby radna mińska, pani Teresa Szymkiewicz, że wszyscy na posesjach mogliby również solić chodniki. Burmistrz nie zabrania, ale co będzie z naszymi butami? Co będzie z butami, które będą kroczyły po chodnikach przesolonych, po jakiejś mazi śniegowej z solą? Uciechę mają zwierzęta parzysto-kopytne, sarny, renifery, bo wychodzą do dróg, i to kolejne niebezpieczeństwo, i zlizują sól z poboczy. To takie reminiscencje zimowe. Za oknem, proszę Państwa, nie wesoło. Jest pochmurno, przy okazji jakiś tam mróz, kilkanaście stopni. W tym tygodniu ma być i odwilż, i jednocześnie mróz. Proszę Państwa, no taka pogoda to na pewno nie sprzyja zdrowiu, a tym bardziej nie sprzyja zabawie, chociaż mamy oczywiście karnawał i to karnawał w pełni w tym roku bardzo długi, bo Wielkanoc dopiero jest, proszę Państwa, 20 kwietnia, odejmując 7 tygodni, no to łatwo policzyć, kiedy zaczyna się post. Myślę, że będzie dobrze, jeśli będziemy troszeczkę siedzieć więcej w domu, a siedzieć w domu to znaczy czytać, a czytać to znaczy również i oglądać oczywiście, to czytać tygodnik Co Słychać, to oglądać nasz program telewizyjny, który w tym tygodniu będzie miał aż 13 pozycji, proszę Państwa, jest co oglądać. Ja się bardzo cieszę, że coraz bardziej wzrasta oglądalność. Najlepszy był 31 grudnia ubiegłego roku, weszło na naszą stronę, mieliśmy 4785 odwiedzin, ale czas studniówkowy również sprzyja odwiedzinom i mamy po 3800 dziennie, po 400, no 5000 jeszcze nie przekraczamy, ale może przyjdzie taki czas, że i 5000 przekroczymy. Mam nadzieję, że wszystko, co dodajemy, chodzi u Państwa bardzo dobrze. To, mówię, zależy od jakości internetu, ale przy 2 mega, 5 na pewno już wszystko powinno działać. Jeśli Państwo wchodzą do archiwum, to również trzeba pamiętać, żeby chwilkę zaczekać, ponieważ tam musi się ściągnąć z serwera ta treść i dopiero wtedy trochę cierpliwości po prostu. Można sobie włączyć, zahaczyć o jakąś inną stronę, coś innego, pocztę zobaczyć internetową i w ciągu minuty na pewno obraz się pokaże. A w archiwum naszym już ponad 700, dochodzimy do 800 prawie filmów. To tyle takiej rekonstrukcji pogodowo-medialnej,
a teraz już najnowszy numer tygodnika Co Słychać. Zacznijmy, proszę Państwa, od okładki. W tym tygodniu mamy piękną okładkę, ostatnią studniówkową. Była pierwsza z naszej studniówki, kiedy byliśmy przy ulicy Budowlanej, a teraz mamy, proszę Państwa, okładkę z Macierzanki. To są uczennice, maturzystki klasy trzeciej A, które nam pięknie pozują, pokazują to, co mają najlepsze, ale myślę, że najlepsze to u nich jest wszystko w głowach, ponieważ powinny zdać maturę jak najlepiej, by dostać się na jak najlepsze studia. Oto one, maturzystki klasy trzeciej A. Klas było 6. Były to klasy trzecie, liceum o różnych kierunkach, różnych specyfikach, a skoro studniówka, to oczywiście polonezy, to oczywiście to, co powinno nas zaskakiwać, nas, gości, nas, dziennikarzy, może i rodziców. No i były zaskoczenia, nie takie jak pisze tutaj w artykule, że młodzież pofolguje sobie, ale w tym momencie pofolgowała sobie inaczej, czyli w polonezach. Były 2 polonezy, inne niż z pana Tadeusza, chociaż i te z pana Tadeusza były ciekawie zaaranżowane i tutaj muszę się pochwalić, że jeden właśnie z polonezów aranżowała moja córka Ewa, wspólnie z koleżankami oczywiście, ale z tego co wiem, napracowała się, by był dynamiczniejszy niż inne i miał ciekawe figury. W każdym razie 2 polonezy bardzo nam się podobały. Pierwszy, którym kroczyła pani dyrektor Jadwiga Ostrowska-Dźwigała i polonez klasy pani Grys Wefmenki z Macierzanki, która również zaskoczyła huzarsko wszystkich. Ja nie będę zdradzał szczegółów, celowo nie zdradzam, żeby Państwo zobaczyli i przeczytali, jakie to piękne właśnie tańce pokazali nam uczniowie, maturzyści Macierzanki. No, nie trudno się domyśleć, proszę Państwa, że właśnie studniówka Macierzanki to taka dominanta tego numeru. Proszę Państwa, z takim pięknym zdjęciem właśnie na całą stronę, kiedy na moją prośbę, na prośbę dyrekcji szkoły zgromadzili się wszyscy właśnie maturzyści z osobami towarzyszącymi i zrobiliśmy sobie piękne zdjęcie. Mam wrażenie, że to będzie wspaniała pamiątka dla tych uczniów, dla tych wszystkich, którzy kochają Macierzankę, szanują tę szkołę jako oczywiście najlepsze jednak do tej pory liceum. Przypominam, 121 miejsce w kraju to zobowiązuje. Mam wrażenie, że niedługo Macierzanka będzie w serce, a więc uzyska tytuł złotej szkoły, a nie srebrny jak dotychczas. Co do tytułów, my oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni, że szkoły zdobywają je, że się starają. Mamy 3 takie szkoły, mamy właśnie liceum i gimnazjum i liceum imienia Macierzy Polskiej Macierzy Szkolnej, mamy zespół szkół ekonomicznych, szczególnie tam ważne jest technikum, złota szkoła, no i mamy oczywiście srebrne technikum przy zespole szkół numer 1 przy ulicy Budowlanej. Też pani dyrektor Beczek chwali się na naszych łamach, że również Budowlanka zdobyła tytuł srebrny szkoły, o czym my pisaliśmy, ale jak to zwykle nie zaszkodzi pokazać, przypomnieć, że takie tytuły są, że to nie są złe szkoły, że się starają i chyba powinny się znaleźć no, wszystkie nasze miejskie szkoły, szkoła, skoro powiat miński oświatą stoi. Proszę Państwa, byliśmy nie tylko na studniówce Macierzanki, byliśmy również w Mrozach. To już jest taka potygodniowa studniówka, ale ją teraz emitujemy. Puszczamy zarówno w
organie naszym prasowym, jak i telewizyjnym, że tak się wyrażę, jak za czasów PRL-u mówiono. Tam dominowały właśnie organy i członkowie dominowali również. Było pełno członków i organów. Teraz ten język zanikł, ale za to pojawia się inny. Mam już ciekawą taką propozycję właśnie artykułu, jak piszą nasi właśnie samorządowcy, jak piszą instytucje, jakim językiem się posługują. Dokonamy analizy takiego właśnie pisma urzędowego z różnych instytucji. Jeśli Państwo mają coś w domu ciekawego, kwiatki urzędnicze, bardzo prosimy o podesłanie nam tych materiałów do redakcji. Na pewno je wykorzystamy. Zapomnieliśmy w tym numerze o walentynkach, ale ja sobie na pewno przypomnę na koniec, życząc Państwu właśnie, byście się do tych walentynek przygotowali. My nie uważamy tych świąt anglosaskich za jakieś panaceum na miłość, na szczęście, bo przecież mamy własną kupałę, o tym wielokrotnie już mówiłem, ale przecież nie będziemy stawali w poprzek i nie będziemy zakazywali ludziom radości, czy powodowali, by nie czuli tej radości. Jesteśmy za i jeśli ktoś z Państwa chciałby do nas napisać życzenia, nagrać życzenia, będą w telewizji, to na pewno to uczynimy. Myślę, że każdy ma swoją walentynkę i każdy chciałby tej walentynce złożyć takie właśnie życzenia, bo jak wszyscy wiemy, miłość pustoszy nasze zmysły. Dzięki miłości wydzielają się hormony, przywiązania również. Im częściej kochamy, tym bardziej osobę kochaną do siebie przywiązujemy. Powinniśmy o tym pamiętać. A skoro mówię o miłości, ostatnio słuchałem takiej audycji, jak to dziadek zadzwonił do audycji, w której mówiono, po co nam seks. Zostawimy ten temat na okazję walentynkową, bo to bardzo ciekawa rozmowa. Ja tylko zachęcam Państwa, żebyście również słuchali i czytali nas w przyszłym tygodniu. A co w tym numerze, proszę Państwa? Naga prawda. Naga prawda, czyli rzecz o panu burmistrzu, który odpisał czy dał opinię na temat budowy pomnika świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Opinię negatywną. Piszemy tutaj o szczegółach tej opinii, co się panu burmistrzowi nie podobało. Piszemy również o dyskusji podczas ostatniej sesji o komisji rewizyjnej. Stara komisja, nowa komisja, dlaczego nowa nie chce kontynuować dzieła starej, co się stało z protokołem z kontroli Urzędu Miasta, kontroli zatrudnienia w Urzędzie Miasta. Wszystko znajdziecie Państwo na stronie 5 tygodnika Co Słychać. Również znajdziecie w naszej telewizji. Tam są te fragmenty sesji, które o tym mówią. Pokażemy również w całości odpis właśnie kseropisma pana burmistrza, które odpowiadają. Kanty polisowe. Mamy tutaj taki list, który otrzymaliśmy od przywiązani do polis. Takie jest stowarzyszenie. Proszę Państwa, ostatnio bardzo dużo osób skarży się na tym, że zostali nabrani, oszukani przez towarzystwa ubezpieczeniowe, nawet przez banki. Wpłacali ogromne sumy pieniędzy, no, by się zabezpieczyć, by zabezpieczyć żywot swój, by dzieci otrzymały po ich śmierci jakieś pieniądze i są nabici w butelkę. Artykuł przestrzega i mówi również o tym, że będą sprawy w sądzie, będą sprawy o przywrócenie, bo jeśli ktoś zrywa umowę, traci praktycznie wszystko, co do tej pory płacił. I to nie są grosze, to nie są dziesiątki złotych, setki złotych, to są tysiące, dziesiątki tysięcy złotych, które tracą ludzie przez pazerność instytucji, korporacji i tych wszystkich, którzy chcą nam ulżyć, mówiąc, że złotówka dziennie i to wystarczy, żeby się zabezpieczyć. Ile lat, proszę Państwa? Ja myślę, że najlepszym zabezpieczeniem jest
po prostu budowanie, odkładanie to w nieruchomościach, nawet w złocie, a nie dawanie ludziom, którzy będą chcieli nas wykorzystać. Każdy ma swój sposób oszczędzania. Wydaje się najgorszy ten, który nas chce oskubić po prostu. No. Oskubać chce nas doprowadzić do bankructwa. Nie dajmy się, uważajmy na wszystkie takie towarzystwa, nie dajmy się zwieść omamą, i nie podpisujmy nigdy kilkustronicowego druku, umowy, który napisany jest małą czcionką, bo tak naprawdę nie wiemy, co tam jest właśnie ujęte, co nam może w przyszłości zaszkodzić. Więc kanty polisowe, naga prawda i drwale wandale. Rzecz o drzewach w Mińsku. Jak to się dzieje, że Mińsk zostaje wytrzebiony właśnie z zieloności wszelkiej? Dlaczego ta zieloność znika? Czy rzeczywiście będziemy pustynią kostkową? O tym wszystkim piszemy w artykule Drwale Wandale. Jeśli Państwo zauważą jakikolwiek przejaw takiego wandalizmu na naturze, gwałtu na naturze, bardzo proszę zgłaszać do nas. Zaraz przyjedziemy z kamerą. Można samemu zrobić zdjęcia, nawet nagrać film i zarejestrować właśnie taki wandalizm. My jesteśmy za przyrodą, jesteśmy za tym, żeby oczywiście drzewa rosły. Co innego są ptaki, które tam koczują, które robią to, co robią. Burmistrz nałożył siatki na drzewa przy ulicy Kościuszki, zapomniał o siatkach tutaj przy swoim urzędzie i naprzeciwko urzędu. Być może założy, bo to rzeczywiście jest plaga. Pisaliśmy już kiedyś, że są metody odstraszania gawronów, no ale jak widać władze miasta nic sobie z tego nie robią. Zobaczymy, czy egzamin będą zdawały siatki. Oby, jeśli tak, to oczywiście będzie pochwała i myślę, że będziemy bezpiecznie mogli i postawić samochód, i przejść ulicami pod drzewami mińskimi. To, że są ptaki, nie oznacza wcale, że mamy niszczyć drzewa. To, że są potrzebne parkingi, również nie oznacza niszczenia przyrody. Parkingi można budować pod ziemią, budować bloki parkingowe naziemne. W centrum wystarczy jeden taki i wszystko będzie załatwione. Ba, ja już o tym wspominałem, w centrum wystarczy opodatkować, zrobić parkomaty i wtedy zobaczą Państwo, że tylko będą ci parkować, którzy naprawdę muszą, a nie ci, którzy jeżdżą do Warszawy i zostawiają tutaj samochód. Podjedzie parę kilometrów, zostawi w centrum Mińska samochód i jedzie do pracy do Warszawy. Jeśli będą płatne w centrum parkingi, oczywiście ze zniżkami, talonami dla tych, którzy mają tu firmy, dla mieszkańców i tak dalej, bo o tym trzeba pamiętać, ale wtedy żaden obcy, a więc ten, który wykorzystuje miejsca parkingowe na cały dzień, nie będzie tutaj się szarogęsił. Również z ubiegłego tygodnia mamy taki zaległy artykuł, ale cały czas aktualny, o Dniu Promocji Zdrowia w Mińskim Medyku, czyli w szkole, która należy do marszałka województwa mazowieckiego, a której to dyrektorką, jak i zresztą chemika, jest Krystyna Milewska-Stasinowska. Byliśmy na promocji zdrowia, wiemy, że jak chronić zdrowie, a szczególnie jak chronić nasze kręgosłupy. Kto chce się dowiedzieć, powinien obejrzeć zarówno film, jak i przeczytać nasz reportaż właśnie z tego Dnia Promocji Zdrowia. Po raz ósmy już był ten dzień promocji. Ja myślę, że można by było to przenieść na jakieś takie forum o zdrowiu, rozszerzyć tę formułę. Nie wszystkie szkoły biorą udział. To jest dla szkół, konkursy, testy, ale jak się zresztą dowiedzieliśmy, nie wszystkie szkoły chcą brać w nim udział. Może wezmą udział w teście wiedzy ekonomicznej, tak jak mówiła ostatnio pani dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, pani Wieczorek, Elżbieta Wieczorek, taki test wiedzy ekonomicznej nam się kroi.
i będziemy go w tygodniku Co Słychać zarówno ogłaszać, jak i popierać tę inicjatywę. Tak jak mówiłem, mamy oczywiście relacje z Mrozów, mamy relacje z Dnia Babci i Dziadka w Janowie, było pięknie, był wójt Piechowski, mamy Husarię z honorem, czyli o studniówce w liceum przy ulicy Pięknej, czyli macierzance naszej, mamy o Gromnicznych Godach, czyli o śpiewaniach kolęd na Gromniczną. Ja przypominam, że choinki w domu i kolędy również śpiewamy tylko do Gromnicznej, a więc do 2 lutego. Potem już jest ten czysty, czysty karnawał. Kończy się okres bożonarodzeniowy. No a potem mamy post. Jeszcze o poście będziemy mówili. Jeszcze dzisiaj nie zawracajmy sobie nim głowy i nie popioły nie sypmy na nie, na, bo jeszcze troszkę za wcześnie. No i oczywiście sesja Rady Gminy. Nikt by się nie spodziewał, że radni po takim kontrowersyjnym budżecie, po wyjęciu z budżetu ponad 800 tysięcy złotych, znowu go oddadzą panu wójtowi Piechowskiemu i budżetowi na to, co oni chcą. No, to jest jakieś karykaturalne, ale mniej karykaturalne jest to, chociaż, jakby się temu dokładnie przyjrzał, jest fakt, że radny Mieczysław Kosiński złożył mandat radnego. Ten wojownik, ten stróż prawa, ten, który chce dla gminy jak najlepiej, zawsze o tym mówił, złożył mandat, ponieważ nie chciano mu dać 70 tysięcy na rozwiązanie problemu baraków w Janowie, czyli w jego jakby okręgu wyborczym. Dziwne to troszkę, ale mam wrażenie, że radny się jeszcze rozmyśli i przyjdzie do rady, bo jest potrzebny. Tacy ludzie jak pan Kosiński, tacy właśnie wyraziści, tacy wiedzący, czego chcą, chociaż może nieraz kontrowersyjni. Pamiętają państwo, jak powiedział do naszego jednego z większych biznesmenów, pana Wiącka, nie jesteś pan Bogiem? A no właśnie, tacy ludzie są też potrzebni, byśmy czuli tę wyrazistość życia, smak życia, sól życia, jakbyśmy powiedzieli. No i proszę państwa, rzecz ważna, czyli Majka na Zawodowe, Majka, czyli WSNS, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, już niedługo zmieni nazwę, ponieważ wkracza tam nowy kierunek zawodowy mechatronika. Czym jest mechatronika? Jest czym fantastycznym, bo łączy ze sobą parę gałęzi wiedzy, parę umiejętności, a właściwie występuje wszędzie tam, co, czym dzisiaj się handluje, co dzisiaj jest modne, co dzisiaj jest potrzebne, sprzęt AGD, RTV i komputery i wszystko to jest mechatronika. To wszystko, co jest mechaniką, elektroniką, co działa na zasadach sprzężonych i myślę, że to jest bardzo dobre posunięcie władz WSNS, by tę mechatronikę dla naszych absolwentów, szczególnie dla absolwentów mechanika zespołu szkół numer 2 stworzyć. Wyśmienita sprawa, państwo doczytają, jest reklama również, jak się zapisać, ile kosztuje. No zdradzę, 400 niecałe złotych miesięcznie, ale naprawdę studia będą wartościowe. No i proszę państwa, rzecz jeszcze ciekawsza, jeszcze bardziej może bulwersująca nawet. W Mińsku dziewczyny tańczą na rurach. Przyjechała do Mińska instruktorka, pani Sandra Poziemska i uczyła młode mieszczanki, no może nie tylko młode, tańczyć właśnie na rurze. To jest piękne. Taniec to jest właśnie fitness na rurze, czyli ćwiczenia akrobatyczne, akrobatyka na rurze. Oczywiście, że może się kojarzyć erotycznie i kluby różne wykorzystują rurę do ćwiczeń i kobiety oczywiście na tej rurze, które owijają się jak węże wokół i kuszą mężczyzn. Natomiast tutaj mamy taniec taki ala sportowy. Zresztą są mistrzostwa świata organizowane w tańcu na rurze, fitness na rurze. Ja to najbardziej chciałem nazwać to zmysły na rurze, bo w
wtedy rzeczywiście, kiedy kobieta oplata się, gdy robi różne figury, wyćwiczona oczywiście, to działają zmysły z podwójną, a nawet potrójną siłą. Byliśmy świadkami tych ćwiczeń, byliśmy świadkami prezentowania i nauki tańca na róże. Myślę, że nasze dziewczyny, nasze mieszczanki już niedługo dorównują pani Sandrze, która pochodzi z Mazur, ma 6-letnią córeczkę i ta córeczka też podobno już wyczynia niesamowite rzeczy właśnie na tej róże. A rura to nic innego jak drążek, tylko że ustawiony w domu pionowo. Każda może sobie taki drążek ustawić, kupić, ustawić i przed snem mężowi zatańczyć. No, taniec nawet erotyczny. Nic nie stoi na przeszkodzie, ale codziennie może wzmacniać swoje mięśnie, może właśnie dzięki tej róże nie tyć, może rzeczywiście się wyżywać w przerwach między poszczególnymi robotami domowymi, bądź po powrocie z pracy na zasadzie odreagowania. Także rura dobra na wszystko. Może to nie drążek, ja preferuję drążek, bo można się podnieść, prawda? Natomiast no, rura polecam, bardzo fajna rzecz, a polecam przede wszystkim, bo nie powiedziałem, że to wszystko się odbywa na rogu ulicy Kopernika i ulicy, gdzie mamy szkołę muzyczną, tu za szkołą muzyczną, która jest zbudowana, czy Armii Ludowej, a ta przystań, gdzie jest klub fitness, proszę Państwa, no, trzeba będzie zdradzić, bo przecież to jest też również reklama, to Akademia Próżności. Myślę, że warto się tam wybrać. Wspaniała szefowa. No, są również pracownice, które tworzą urodę kobiet, ale również jest właśnie sala ćwiczeń na tych rurach, tam jest rur ze 20 chyba w tym klubie fitness i każda znajdzie coś dla siebie. To wszystko jest w piątki wieczorem i w soboty. Można się zapisać. Cennik, wszystko jest podane w tygodniku, co słychać. No i na tym właściwie można by było skończyć, gdyby nie jedno wydarzenie. A tym wydarzeniem jest Liga Halowa Piłki Nożnej, którą od 15 właściwie oficjalnie, a 20 kilku organizuje Andrzej Ryszawa. Andrzej Ryszawa jest pracownikiem Urzędu Miasta. Kiedyś pomagał nam organizować naszą halówkę. Potem nasze drogi się rozeszły, natomiast nie rozeszły się, jeśli chodzi o patronowanie i sponsorowanie tej Ligi Halowej. Zresztą sporo zespołów z Ligi Halowej występuje u nas podczas halówki, co słychać. Gratulujemy Grospolowi, bo wygrał. Ja tylko przeczytam takie nazwiska i Państwo będą wiedzieli, kto to grał. Bramkarz Jacek Wójcicki, kapitan Piotr Wycisłowski oraz Paweł Wycisłowski, Dominik Skorża, Tomasz Markowicz, przepraszam, Maksymilian Sawicki, Maciej Gałązka, Piotr Jaguścik i Piotr Rasztawicki. No, znane nazwiska, nie dziw, ale wygrali pierwszy raz. Jeszcze nikt podczas Ligi Halowej nie zdobył pucharu przechodniego dla siebie, na stałe. Puchar funduje pan starosta Tarczyński teraz. No, już długie lata. Gratulujemy i życzymy w dalszym ciągu. I ten puchar na razie nie zanosi na to, żeby starosta kupował nowy, ponieważ no, nie było zespołu. Kiedyś Czarna Mafia 2 razy wygrała, Mazowia 2 razy wygrała, ale 3 razy nikt pod rząd nie wygrał. Może to się uda Grospolowi. Zapraszam wszystkich, już korzystając z okazji, do zgłaszania się do naszej halówki, do 15 również jubileuszowej halówki, co słychać. Wysłałem właśnie pismo do pana burmistrza, żeby nam pozwolił za darmo, udostępnił pan dyrektor Samosiuk halę przy ulicy Sienickiej. Mam wrażenie, że mimo tej krytyki, którą tutaj uprawiamy, pan burmistrz stanie na wysokości zadania i wzniesie się ponad poziom i nam pozwoli grać. Jeśli nie, zagramy gdzie indziej oczywiście, ale nie chcielibyśmy iść z Mińska na przykład do Sienicy czy Dębego.
To tyle, jeśli chodzi o tematykę sportową, jako wyjaśniającą i promującą pewne imprezy, z których oczywiście nasza halówka jest równie stara jak Liga Halowa, ale przecież zgromadziła na parkietach różnych ponad 12 tysięcy graczy, proszę Państwa. Nie w kij dmuchał. Nie wiem, czy jest impreza taka, która tylu graczy mogła zgromadzić i praktycznie rzecz biorąc bez ustanku ją organizujemy. Liczę na to, że w tym roku będzie rekordowa frekwencja, rekordowe nagrody, że znajdą się sponsorzy i wszystko nam pięknie wyjdzie. Przypominam, gramy 21-22 lutego, a finał jest 1 marca, natomiast zgłoszenia do 15 lutego. Namawiam również wszystkie zespoły organizować się, proszę, do kabaretów naszych 26 z kolei kwietnia, w sobotę po Wielkanocy jest wielka gala kabaretowa w Auli Budowlanki, tam gdzie dzisiaj właśnie była debata o bezpieczeństwie. Jedno tylko zdanie: lud swoje, władza swoje. Kto ma rację? Państwo się nie trudno domyślą, zawsze rację ma władza. I to by było, proszę Państwa, na tyle w tym tygodniu. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, bo pogoda zimowa, przedwiosenna, nie wiem jak to nazwać, nie sprzyja ani spacerom, ani wojażom. Więc, proszę Państwa, bądźmy w domu, czytajmy, oglądajmy, a takim balsamem lokalnym mam wrażenie, że będzie Co Słychać. Co Słychać jako i tygodnik, i telewizja. No, bądźmy zdrowi, proszę Państwa. Do miłego zobaczenia za tydzień. Do widzenia. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co Słychać TV.